Cześć moi drodzy, jestem Atro, witam was w pierwszym odcinku The Crew 2. Już mamy pełnoprawną wersję po premierze, także cóż, zaczynamy sobie serię. Myślę, że będzie z parę fajnych odcinków. Spróbujemy zrobić chyba wszystkie możliwe misje, to na pewno, zrobimy wszystkie możliwe wyścigi. No i cóż potem? Potem nie wiem, zobaczymy, będę kolekcjonował sobie auta w tej grze najwyżej. Także cóż, zacznijmy sobie nową grę. Progres z alfy tam otwartej, zamkniętej i bety niestety nie ma. Znaczy zamkniętej bety i otwartej. Także niestety nie ma tutaj progresu odpalonego. Musimy zacząć sobie od nowa. A wezmę se te twarze takie niewyględne. A tą panią se wezmę. Chociaż. Nie mogę jej odwrócić, także. Nie mogę jeszcze z innej perspektywy kamery. Mogliby kreator dodać jednak do tej gry. Także. Chyba kobieta to jest. Chyba kobieta. Dobra, dawaj ty. Także teraz na ludzie z fabułką, z filmikami. Także mam nadzieję, że te 4 odcinki, które były, to nie będą jakieś problemy z tej otwartej bety. I nie będzie problemu, jeśli przejdę na szybko jeszcze raz te wyścigi, także. Okay, guys, come on, get a move on, we're going on soon. Ah, Hiroyuki Carter. Hey, call me Hiro. Pleasure to meet you. I was beginning to think you and your driver weren't gonna make it. I'm from Live, the camera company sponsoring this race, and I'll be heading up this event. Walk with me. Look, thanks again. I'm really stoked about this. Thanks for giving us the shot. Don't mention it. We're always on the lookout for new talent, and you and your friend fit the bill. And I don't have to tell you this, but you do right by yourselves in this race, and you'll see a lot of doors opening up for you. Gotcha. We won't disappoint you. Disappoint me? That's not what this is about. It's your chance to impress people who matter. The events my company organizes are a feeder for every racing family out there. You do want to race, yes? Oh yeah, this is such a big deal for us. We've tried broadcasting our races, but no dice. I guess nobody wants to see nobody's. Trust me. Just show the world what you've got in this one. You'll get followers like that. Run a good race, and you'll find your options and your followers increasing. We'll give it our best. Hero, my friend. I don't want your best. I want legendary badassdom. Turbo wyczes, tak? Co zrobimy? Turbo wyczes. Szkoda, że nie dają Porsche. My sobie tym Chevroletem, bo nawet bym się przyjechał, kurde, Nissanem. No i jedziemy standardowo wyścig na dzień dobry. Ja mam włączone wszystkie asysty, także chyba sobie wyłączę zaraz. Nie pamiętam już. Welcome to the city that never sleeps. In this event, you'll see New York taken over by racers in a way you never could have imagined. It's not just a city. It's a playground for the best pilots and drivers of today and tomorrow. Dobra, Life Extreme Series. Bierzemy sobie dobrze daną porszawkę i ciśnij, moi drodzy. Także powiedzcie, czy nie są za głośne głosy, czy wszystko jest dobrze. Dawaj, dawaj, dawaj. Mogę? Dobra, a nie mogę jeszcze, dobra, nie mogę jeszcze. To mogę dopiero w ustawieniach samochodu, ale na razie nie mam żadnego samochodu. Na razie. Talented newcomers have a shot at taking on established stars and a chance to impress all the racing teams out here. And believe me, they're watching. And just as important, they need to generate excitement. Dobra, przez park jeszcze przyjechali. Mam nadzieję, że tam gnipie się nie będzie pluł. Nie w drzewo, nie w drzewo. I dobra, i skaczemy na budynki, bo czemu nie? Oj, prawie w ścianę. I to strzelanie z rur, jakie to jest piękne. Ja nie myślałem, że będę się jarał tak prostym jak strzelanie z rur, ale to jest fenomenalne.
Ale mogli na przykład zwiększyć jednak obrażenia, czy obrażenia, niszczenia pojazdu, bo na razie, wiecie, jedziemy 200 parę, zamykamy se szafę, kurde, nie, walimy w mur i nam parę rysek na przedniej masce. I raz, to jest fenomenalne. To mi się najbardziej podoba tutaj, to akurat ten pierwszy wyścig. Jak to się tak zagina, to jejku. Dobra, powerboaty teraz. Teraz sobie elegancko trymujemy. Dobra, teraz tędy tutaj, to chyba widownia siedzi, tak jest, trybuny, ale trochę puste takie. Oj, wpadłem w trybuny. A to dlatego, że jeszcze nas nikt nie zna, nikt tego nie ogląda jeszcze. Także poskaczmy sobie trochę może. Albo i nie, bo wleciałem z fali. Kurde, fale są, powiem wam. Dobra, to sobie miniemy. Ja tam nie chcę ten dzik wpaść. I lecimy sobie dalej tą łódeczką. Raby do samoloty. Które jak dla mnie najgorzej są zrobione z tej, w tej grze. No takie nie czuć prędkości płyną, znaczy lecą samolotem, powiem wam, naprawdę. Motorówką to jest fenomenalnie, wiecie, fale tutaj uderzamy, wypłyniemy gdzieś na... O, już się, patrzcie, jak się fenomenalnie podnosi to wszystko do góry. Ale niestety samolotem tak nie czuć prędkości. Także one są tak mechowo zrobione. Ale dalej fajnie, że coś takiego jest w ogóle. No i sterowanie takie trochę też jest takie mech. No i panowie z przodu są za bardzo z przodu. Sign on with your first racing team and the second will start looking at you. Pile up supporters and the contracts will be knocking on your door. To put it another way, a driver who attracts enough followers will open up new styles of racing. We call them disciplines. Y'all call them awesome. And awesome. Awesome what we're all after. Kurde, przeciąłem za blisko i trochę podbiło, powiem wam, tak pęd powietrza podbił mnie. Ja sobie mogę wyłączyć, nie mogę wyłączyć. A mogę, lewym analogiem możemy sobie wyłączyć, wciskając dym, albo włączyć. From the heart of New York City, this was the Live Extreme Series, episode 1. Thank you for watching, and remember to follow us on all social media. Tak, wszędzie, followersy w ogóle. To się teraz liczy w dzisiejszym świecie, followersy, kto nas obserwuje, kto ile będziemy mieli klików. Reszta to jest taka tam mech, nie? Tam. O, klub się odblokował. Motor Nation, fajnie. Oczywiście mam tutaj uplayowe sobie, uplayowe. Uplayowe nagrody. Odblokowałem sobie już jedną. I w ogóle zrobiłem chyba... Fakt, zapomniałem jednej zrobić, kurde, zgodnie z premierą, znaczy przed premierą Decru 2, w Decru 1 było 15 zadań do zrobienia, dzięki którym mogliśmy sobie w Decru 2 odblokować sobie na start chyba już 15 pojazdów. Ja zrobiłem 14, niestety ostatniego mi się nie udało zrobić, zapomniałem całkowicie o jedynce. Chodźmy od łódek, zacznijmy sobie od łódek dzisiaj. Także mam 15 wozów, 14 wozów. Wszyscy w tych kombinozach, ja w bluzeczce, elegancko, w spodenkach. Alexis Kendrick Racing deals strictly with winners. And I'm Alexis. Czyli szefowa Alexis Kendrick. Także powiedzcie mi, jak chcecie oglądać w ogóle tą serię? Czy mam grać wszystko, czy mam, nie wiem, coś pomijać, czy czegoś nie pokazywać?
Dajcie znać, jak chcecie, żeby to było w ogóle. O, w sumie nie mam doświadczenia w ogrywaniu takich open worldów, tak? Jeśli chodzi o... Oj, wpadłem, te fale fenomenalne. Jeśli chodzi tutaj właśnie o te... O jakieś RPG, to tam wiadomo, jak mamy linię, historię, to się po prostu idzie za fabułą, nie? Ale tutaj już tak jest, tak trochę, wiecie, otwarty świat, nie? To dajcie znać, jakbyście chcieli, żeby to było w ogóle prowadzone. Jak długie odcinki w ogóle, czy on pokazywać wszystkie wyścigi, czy właśnie pomijać coś, czy cokolwiek. Bo mówię, no, nie mam doświadczenia, to będzie pierwsza taka otwartoświatowa gra, że tak powiem. Dobra, rzeka Hudson. Witam Hudson, pozdrawiam Hudsona. Nie wiem, czy to będzie oglądało, mam nadzieję, że tak. Bo chociaż pewnie nie. A wykniemy sobie rzeką Hudson we wieżowce. Dobra, panowie, panie z tyłu daleko. A my sobie tym Jaguarem, wektorem ciśniem. 270, dobra. Congratulations, you got the gig. Let's go someplace we can talk about what happens next. Dobra, zaraz mnie pewnie przeniesie tutaj do portu. Do bazy, dokładnie, możemy się przejść. Nie wiem, czy mam na przykład dzielić sobie odcinki, na przykład dzisiaj jedziemy sobie tylko offroad. W kolejnym odcinku na przykład, nie wiem, tylko tor, albo tylko samoloty, tylko łódki, dajcie znać w ogóle. Or the waves, or in the air. So, this is the pit. It's where the pro racing community preps. Now you can hang out here too. Same prosy, kurde, nie? That's Clarence Bishop, the third. He's the reigning champ around here. Racing royalty, really. His father and grandfather are both champions too. Which helps explain his attitude. If you start winning, he won't be happy with you. Clarence is old school. Doesn't think anything needs to change. A lot of drivers see things differently. Me, I think there needs to be some balance. You'll decide vulkanem jeździ. Ładne auto. Just in case you're wondering, there's a powerboat with your name on it waiting for you in the shop. Don't thank me. You've earned it. And you're gonna... Moim imieniem? Ja chcę zobaczyć moje imię tam. The rest of these you can buy later. Not that one, little grasshopper. Not yet. You need to find the winner circle a few times first. Tak, zanim skoczymy sobie do F-ki, to możemy jeszcze pojeździć sobie. Dobra, powiedzcie, nowa dyscyplina się odblokowała, mianowicie powerboat. Dobra. Popularny, sławny gwiazda. Okej. Okay. Coś tutaj dodali ciekawego? Panie, odwiedźmy sobie zatem tego wulkana. Zobaczmy, jak to tam wygląda. Ładne auto. Nie będziemy testować, nie będziemy się bawić. To mamy samolocik też, palazzo. No i oczywiście torówki. Czy mi się coś odblokowało, czy będę to miał w garażu dopiero? Bo wiem, że jakąś torówkę miałem właśnie chyba tego Forda. Jakiego Forda odblokowałem bodajże, chyba będąc w fabule V6, coś takiego, albo V8. Alessandra, Urare, Czaburg. Gdzie jest moje imię? Oszukali mnie! Dobra, offshore MK1, Demon 250 tysięcy. White Body, Ikona 400, tu mamy offshore MK2. Fajny prototyp i mamy przepustkę sezonową, Blade Runner. No i Powerbore Vector. 220, 170, 240, 290, 290, oszkubany! Nie, no, bierzemy sobie darmuszkę, co nam dali tutaj, nie? Jakiś kolorek, a damy sobie żółty. Ej!
Ja bym chciał do Miami skoczyć teraz, jak mogę. In case you hadn't noticed, now we can edit videos through the live app. Just open the map, search through it, and you'll find the tools you need. I'll bet posting those babies gets us tons of new followers. Dobrze, dobrze, chodźmy do Miami. Jestem ciekaw tego. Chodźmy do domku. Dobra, dobra. Hero in the house. I love this place. Dobra, mamy tutaj. You can change your clothes or swap the look of the vehicles. Dobra, odebraliśmy nagrody, dobrze, za klap, okej. Whatever else it is you do when you're not driving. Not really sure. I tak, mamy reward program właśnie. Kurde, ale będzie teraz. Będzie trochę łatwiej, tak mi się wydaje. Ale zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Nowe przedmioty są dostępne w ciuszkach. To do odblokowania w klubie, dobra. Przepustka sezonowa też jest klub, też jest przepustka sezonowa wyjątkowy. Takie ja masę powiem, takie są. Mamy w posiadaniu ten kask, właśnie złoty kask, to jest do odblokowania właśnie przez Uplay. Drugi kask do odblokowania. Ja bym chciał jakiś taki, nie wiem, te otwarte są głupie, samolotowe też mi się nie podobają. Może taki kask, niech będzie. Szpodenki, leginsy, o Jezu, wory. Także pierwszy nie będziemy się ubierać. Niech będzie, buty. Jurare, no niekoniecznie. Niech będą takie. 350, Jezus Maria. I też oczywiście cały kombinezon możemy sobie dziabnąć. Mogę zdjąć czapkę zdjąć. Dobra, przeklikane. Nie będzie. Nie będziemy się poświetlać więcej. Jest! Są fureczki! Mamy właśnie tutaj Forda F-150 SVT Raptor. Tutaj jeszcze nie mamy samolotu chyba. Chyba nie było samolotu. Czy był samolot? Ach, muszę jeszcze otworzyć sobie pozostałe konkurencje. Właśnie, właśnie. Przełączmy sobie pojazd. I co my tutaj mamy w ogóle? Tylko na razie Raptora mogę wybrać. No dobra, mogę coś mu zmienić? Kolor mogę zmienić. Może taki niebieski. Masa tych wzorów. Mamy też oczywiście pomalu. O, nawet achievement się zrobił, pomalił swój świat. Top 100. Kto tutaj najwięcej pomalował? My oczywiście, pamiętacie projektanta wzoru. Możecie sobie robić wzorki, wrzucać je potem do sieci, ludzie potem pobierają. A jeszcze za to płacą. Felgi możemy i kolory zacisku zmienić. No oczywiście części mechaniczne. Ale tutaj 216 mam. 300, około 300 ponad na godzinę. Fenomenalnie. No i na razie mam samochód i mam łódeczkę. Czy mogę łódeczkę zmienić? Nie, też mam tylko tą łódeczkę. Mogę coś w niej zmienić w ogóle? Części ozdobnych nie ma, jest wzorek tylko. Co tutaj mam ciekawego? Taka czarna. Albo taka żółta. Albo taka w ciapki. Nie będziemy się na razie w to bawić. 3300, także nie szalejemy, nie szalejemy. No i co? Wydaje mi się, że bym wyskoczył chyba na zewnątrz. Będziemy mieli jeszcze windą zjazd do garażu. Ja bym sobie zeskoczył na dół i po... Jak to wygląda w środku? A tak, dużo widać, dużo szyba, także dużo widać.
to mi się podoba. Także chyba bym sobie skoczył jeszcze odblokować sobie właśnie samochody, wyścigi drogowe. Ale to zapierdziela, Jezus Maria, 250 jadę tym mostem. Będzie 300 wy bez tego? Oj, do zakrętu się nie wyrobię. Jeb ściana. No i właśnie, mamy lekkie tam obrysowanie lakieru i tyle. Widzę, kto się tutaj ściga. Dobra. Chodźmy na góry, odblokujmy sobie samochody. W Los Angeles. Tak, odblokujemy chyba sobie, nie wiem, że dobrze wszystkie odblokować, nawet że dwa są odblokuje. Look what we have here. The name's Latrell. I'm sort of like the unofficial welcoming committee for the street racing family. We tune our rides, show them off and race them. If that sounds like something you want in on, you gotta show me something. Kurde, chcę kupić to auto chyba. But you gotta do the driving. If you win, you're one of us. Just remember, the car's a loaner. Don't scratch it. Aha, na pewno. Już widzę, jak się pobijam zaraz o 15 innych słupków. A Spanner podjechał se Chevroletem. Dobrze? Ja już się mylę. No, GT3 RS. Ładnie go na środku, tylko te, nie wiem, wydaje mi się, że zegary nie są Full HD. Taki moje ten zastrzeżenie, że mogą nie być Full HD jednak te zegary. Fanów nie było na razie. To turbo skoka dziwne. A co tak nie przechodzi z tym piciem przez ulicę? Dobra, jedziemy w górę, w chmury. Także myślę, że przez pierwszy tydzień to będą to wyścigi, które dobrze znacie. Bo ja mam taką chęć właśnie przejść wszystkie wyścigi, nie wiem, taki mam plan, nie? Tam, żeby wszystkie te wyścigi wam zaprezentować. Ale nie wiem, co wy na to, także dajcie znać w komentarzach, jak ta seria powinna wyglądać. Ja się ewentualnie dostosuję. Meta, dobra, pierwsze miejsce fenomenalnie za pierwszym razem. Na 9000-1200, przynajmniej nam teraz popularny, będą nam wpadać dalej fani. Ewentualnie mówię, pieniążki to sobie będę ewentualnie grindował tam poza nagraniem, nie? Będę was katował jak 13 razy pod rząd robię sobie drifty. Już bez przesady. That was some fine racing, which means you punched a ticket to the spot, the place where the street racing community hangs. I'm part of the crew here that's looking to take what we do legit. Feel the same way? Maybe we can help each other out. This guy on the other hand wants to keep it on the streets. His name's Edgar Marquez, but you best call him Tio. He's the champion racer around here. The king of the quarter mile. You want to take a shot at him, it's going to take everything you got. Yeah. Maybe a few things I can teach you. You got talent, but I can give you skills. You see those cars? One of them's yours. Reward for winning that trial. It'll be a little tougher to earn the rest, though. You gotta buy those. Win enough races, get enough cred, and you'll get to play with all sorts of toys. Drifting, dobre, yeah. Drag racing. You get the idea. Come on, Peter. Run and you gotta win. Now, pick your ride. Get behind the wheel and let's see what you got. Okay, nie ma problemu. Czyli street race spad, dobra.
Drift, Drag Race, Hypercary, oczywiście kolejne te zawody, albo kupujemy sobie, kupując odpowiednie pojazdy oczywiście, także to mamy oczywiście Mazdę do wybrania. No i cóż, skoczmy na górę, zobaczymy tylko tę furę, niech mi tam przegada sobie. Piękny McLaren. Holy cow, a McLaren P1. That's Tio's ride. You think we might actually get our hands on that? How awesome would that be? Pewnie, mam zamiar sobie kupić, powiem wam, wszystkie auto tutaj. I zło na 250, także będzie wesoło. Wybierzmy sobie auto, co my tutaj mamy? MX5, Fastback, Coupe, tetetka. 250, 250, 214, 420 koni, 400 koni. A weźmy sobie tym razem Mustanga Fastbacka, czemu by nie? W szałowym wiśniowym kolorze. I w ładnych felgach, dawaj. Mercedes AMG GT? Chyba mi się odblokowało samochody. Dobra, chyba samochody powpadały. You know how we were talking about tricking out our rides? Now we've got the tools to do it at the house. Just no flame decals, okay? Postaramy się, że bez płomieni. Dobra, wracamy do ekipy, znaczy do tego, do Miami. Proszę mi tutaj odwiedzić. Zobaczmy, co się podblokowywało teraz. Także tak. Czy już otworzył mi ten nie. Mogę samochód zmienić tutaj? Przełącz pojazd. O tak! Mamy tutaj osiągnięcie, a czy te właśnie odblokowane samochody. Także co my mamy? Mamy Ferrari 458 Speciale. To właśnie są te samochody z reward programu w The Crew 1. Mamy do driftu Mazda RX-7. Fajnie, nie muszę jej kupować. To jest Hypercar. Dobra, wow. Street Race, Nissan Fairlady, PS30. O, Indian Chief Dark Horse, motocykl, fajniutko. Camaro RS, Chevrolet, do tego Fastback, Maserati Gran Turismo do Street Race'u, BMW M2 do Street Race'u, do Street Race'u też Mercedes wpadł, Ducati Diavel i Vanquish. Akurat Vanquish był do zdobycia za punkty, za 50 tam pointów od Uplaya. Także też fajniutko, że są. 323. Wydaje mi się 337, że jednak. No to jest hypercar znowu, także nie będziemy tutaj szaleć. Właśnie ponad 325 na godzinę. Ponad 300. Dobra, no też drift odblokowany. Fairlady to nie wiadomo też. A to jest też Street Race. Do dragu nic nie mam. Nie dali do dragu nic. 50 też. MK, także może Vanquishem 323. I chociaż. Dobra, mogę spersonalizować. Części ozdobne. Mamy maski, mamy dwie. Karbonowa albo kolorowa. Dobra, przedni zderzakarz 8. A tu widzę wstawki do świateł mamy i karbonowe wstawki też. No ładnie. Dobra. Dużo tego nie ma, jak widzicie. Możemy sobie zrobić w karbonie samochód. Mamy ten dostosowywany przez prędkość. No i wnętrze, ale wnętrze jest, jak widzicie, jest full color. Damy sobie może czarne, wyszywane nicią. No to już mam, no dobra, no nie za specjalnie widzę, tutaj mam. Tutaj mam części po ile punktów? Po 135. No i dobra, moi drodzy, pierwszy odcinek. Pierwszy odcinek za nami. Dajcie znać oczywiście, jak to ma wyglądać, czy mam wrzucać wszystko, czy nie wszystko. No my cóż, my widzimy się w kolejnym materiale. Ja sobie nagram jeszcze teraz, zaraz za tym kolejny odcinek, tak mi się wydaje właśnie. Odblokujemy sobie offroad i samoloty. No i cóż, moi drodzy, widzimy się w kolejnym materiale. Dzięki, na razie, pa, pa.